Pogoda. Według Marka Stefańca. A tymczasem Marek z lasem i pogodą. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Marek, to stary grzybiarz. Kłaniam się państwu. Nie słyszałem, jeszcze raz powiedz. Mówię, że Marek to stary grzybiarz. Zaawansowany. Dobrze, nie stary grzyb. Nie, absolutnie. Ja nie będę mówiła, co Paweł mówił przed wejściem na antenę. Natomiast. Miałem rację. Nie, żartuję. Nie. Wiesz, że ja nie używam żadnych takich terminów niecenzuralnych. To po pierwsze, żadnych innych określeń. To po drugie, a po trzecie, to ja wiem, że ty masz taką swoją ulubioną mapkę grzybową. No i tu Ewelina kiedyś obiecała, że jak już osiądzie w Kielcach na stałe, to wybierze się ze znajomymi na grzyby. A ponieważ jest może nie zapaloną grzybiarką, ale chciałaby taką właśnie aktywność zacząć stosować. Tak, no wprowadzić do swojego życia. Słyszałam, że świętokrzyskie z grzybów właśnie. No to jakieś takie parametry, panie Marku, na sam początek proszę podać, nie pogodowe. Może parametry to trudno w tej chwili określić ze względu na brak grzybów w lasach, ale od razu dam jedną bardzo ważną radę Ewelinie. Jeśli chodzimy ze znajomymi w lesie, nie chodzimy za znajomymi, tylko obok znajomych. Tylarierą. Znajdziemy. Okej. Okay. No właśnie. Żeby zapamiętam. Nie przegapić żadnego grzybka, to tylarierą, jak Paweł mówi. Dobrze. Myślałem, że tutaj już będzie 41 stopni na północ, 28 na południe i tak dalej, i tak dalej. I będziemy to już, mieli samą polankę pełną grzybów. Znaczy generalnie azymut jest taki, że jak wychodzi się z domu, to na grzyby. Dobra, już kończ, mów o pogodzie. Froncik okluzji przechodził przez nasz region, przez nasz kraj w nocy. Spaliśmy, to nawet nie widzieliśmy, co się tam działo wysoko nad nami. Chociaż on troszkę opadów tylko dał w naszym regionie. Więcej, bardziej on był aktywny na zachodzie i w części centralnej. W Kujawsko-Pomorskiem w nocy to nawet zagrzmiało. A front i jego chmury z nim związane, to jak dobrze przyjrzymy się na wschód, to jeszcze właśnie widać te struktury tam zachmurzenia. Poza tym w tej chwili już dużo rozpogodzeń i znów płaty stratokumulusa. Cały czas stratokumulus. Patrząc na statystyki dotyczące rodzaju chmur, z którymi mamy do czynienia na całym świecie, na całej naszej planecie, to właśnie stratokumulus odpowiada za 2/3 rodzaju zachmurzenia, jeśli chodzi o te statystyki dotyczące właśnie tego, co nad nami. Dobra pogoda dzisiaj, bardzo dobra. Raz, że do 23 stopni, nie więcej, a dwa, że już bez opadów. No i wiaterek umiarkowany, ładne malownicze chmury na niebie, bo w ciągu dnia rozwiną się tak zwane konwekcji dziennej, czyli zrobi się jakiś kumulusik, później z tego kumulusika kumulus jakiś mediocris, ale congestusa nie widać, co ważne, a congestus to już z łaciny taki bardziej rozbudowany w pionie. Nie widać też cumulonimbusa, czyli tego chmury rozbudowanej pionowo maksymalnie w całej naszej tej części troposfery, czyli często nawet do 8, 9, 10 kilometrów taka chmura potrafi się rozbudować, przebijając również tak zwaną tropopauzę, a wtedy to już nawet i 12 kilometrów. Ale to przed nami, bo pewnie burze zdarzą się jeszcze nie jedna w tym miesiącu czy w następnym. Jeśli chodzi o sytuację baryczną, nic się tu bardzo nie zmienia. Patrząc na zobrazowania tu, gdzie widać pole ciśnienia nad Europą, cały czas kapris, taki kapryz właśnie pogodowy w rejonie fiordów norweskich. No i on ten froncik podesłał jeden, drugi, trzeci, cały czas nam tutaj te fronciki tak podsyła kapris, a my dzisiaj przejściowo właśnie pod wpływem ośrodka wyżowego o imieniu Claudio od południa tutaj, no i dlatego ciśnienie wzrośnie. Co do szczegółów, bo kapris jeszcze delikatnie się przesunie nad Skandynawię, ale to już w niedzielę i podeśle nam front chłodny. Niedzielę większe zachmurzenie, trochę gorszy dzień. Natomiast najładniejsza będzie sobota. To widać zresztą po tych szczegółach na meteorogramach.
Ale zanim o sobocie, to najpierw o piątku. Tak jak mówiłem, dzisiaj temperatura do 23 stopni maksymalnie. Wczoraj w Kliszowie prawie tyle zanotowano, jeśli chodzi o maksymalną, bo 22,9 stopnia. Grunt nagrzeje się do powyżej 30. Ciśnienie, tak jak mówiłem, wyższe, bo 1016 hektopaskali. Wczoraj to było 1008 hektopaskali. Wiaterek z północnego zachodu. Z zachodu i uwaga, już zacznie zmieniać kierunek po południu na właśnie południowy, co spowoduje, że jutro napłynie do nas masa wygrzanego powietrza z południa i jutro na termometrach 30 stopni, jak nic. Jutro małe zachmurzenie, wręcz bezchmurnie po południu szczególnie i wiaterek z południa już, chociaż po południu zacznie nam dmuchać mocniej, nawet do 50 km na godzinę. Dlaczego? Ciśnienie będzie spadać już jutro po południu. To oznacza właśnie wejście kolejnego frontu. Na zachodzie już się pojawi. Jutro w godzinach wieczornych będzie się przesuwać powoli i u nas zamelduje się w godzinach przedpołudniowych w niedzielę, stąd większe zachmurzenie już ten dzień. No i temperatura już niższa zdecydowanie w niedzielę, bo 23-24 stopnie maksymalnie. Czyli z tych wszystkich dni weekendowych przed nami to właśnie sobota będzie najlepsza, jeśli chodzi o te czynniki atmosferyczne, które będą nam sprzyjać, no ale czasami przeszkadzać, bo ta 30 jednak to już temperatura, która wpływa niekorzystnie na nasz organizm. Mówimy wtedy o upale. Jeśli chodzi o niedzielę samą, bo właśnie tutaj są modele bardzo rozbieżne, no mamy jeszcze przynajmniej 70 godzin do niedzieli. No i tutaj jeśli chodzi o europejski model, mówi o burzach, że jednak ten front będzie bardziej aktywny. Natomiast brytyjski UK Met Office i amerykański globalny system prognozowania mówi o tym, że to zachmurzenie, które się pojawi już rano w niedzielę, spowoduje, że jednak tych zjawisk nie powinno być, a jeżeli będą, to słabe, bo jednak front taki chłodny, który wejdzie tutaj do nas i te masy chłodniejszego powietrza będą wchodzić w obszar, gdzie mamy do czynienia z wyższą temperaturą, bo przecież w sobotę 30, to tu te zjawiska mogą się pojawić, ale mówię, trzymam kciuki za Brytyjczyków, za Amerykanów. Po co nam te zjawiska tutaj groźne, często z gradem, jakimś nawalnym opanem deszczu, zupełnie niepotrzebne. Pogoda niech będzie taka, jak właśnie widzę w tej chwili na meteorogramach, do niedzieli bardzo spokojnie. I w niedzielę również. Jedno ze przysłów staropolskich mówi, że gdy w lipcu dopieka, to burza niedaleka. A no właśnie, jak tu wierzyć tym wyliczeniom modeli numerycznych? Wszystkiego dobrego na cały weekend. Pozdrawiam.